najtrudniejszym, a nawet albo przede wszystkim najważniejszym zadaniem będzie odbudowanie zaufania Polek i Polaków. Jest to możliwe pod jednym warunkiem, że będziemy wymagać od siebie więcej niż wymagają od nas inni. Panie i panowie ministrowie, będę ostrym recenzentem i uważnym obserwatorem waszych działań. Chciałabym teraz zaprezentować kandydatów na ministrów konstytucyjnych w moim rządzie. Tak mówiła pani premier Kopacz. Jednym z powodów takiego składu Rady Ministrów jest też konsolidacja zaplecza politycznego, czyli Platformy Obywatelskiej. Stąd, jak rozumiem, na przykład obecność Grzegorza Schetyny czy Andrzeja Halickiego w Radzie Ministrów, ale też i Cezarego Grabarczyka na pewno, nie może dziwić. Pani premier Kopacz, prezentując nazwiska, dodała jeszcze króciutki komentarz. Myślę, że Grzegorz Schetyna zasługuje na to, byśmy ten komentarz przytoczyli. On w końcu wraca do rządu po ilu latach? Po czterech, prawie pięciu. Tak pani premier Kopacz mówiła o nominacji dla Grzegorza Schetyny na szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Grzegorz Schetyna. Grzegorza Schetyny nie muszę państwu przedstawiać. Grzegorz Schetyna to ten, który w poprzednim rządzie pełnił bardzo odpowiedzialną funkcję wicepremiera i ministra MSW. W tej kadencji bardzo sprawny przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. Pewnie będziecie państwo pytać, czy będzie ciągłość, bo w końcu poprzedni minister, minister Sikorski, odchodzi do Sejmu. Będzie ciągłość. Grzegorz Schetyna potrafił bardzo ładnie współpracować z ministrem spraw zagranicznych, a będąc w swojej karierze marszałkiem Sejmu, również bardzo czynnie uczestniczył w polityce zagranicznej. Będzie ciągłość. Jest dzisiaj szefem Komisji Spraw Zagranicznych, zostaje ministrem po zaprzysiężeniu, ministrem spraw zagranicznych. Bardzo ładnie współpracował Grzegorz Schetyna, więc teraz bardzo ładnie będzie ministrem spraw zagranicznych.